Cześć. Dzisiaj mam wielką przyjemność opowiedzieć Wam o książce Marcina Dorocińskiego Na ratunek. Rozmowa o zwierzętach, naturze i przyszłości naszej planety. Zwykle prowadząc relacje i opinie na tym kanale staram się przeprowadzić jakiś biogram autora, nawet jak dotyczy kilku najważniejszych aspektów jego twórczości. W tym przypadku jest to zupełnie niezbędne, ponieważ Marcin Dorociński jest postacią bardzo rozpoznawalną w Polsce i na świecie. A i chyba to, że bardzo dużo udziela się w akcjach na rzecz ochrony środowiska, klimatu czy zwierząt, jest tak samo jasne. No i ta książka jest właśnie skutkiem wielu jego działań przez ostatnie lata, ponieważ aktor bardzo mocno angażował się w te akcje i ja to bardzo szanuję. To jest niesamowity rozum i godność człowieka, gdzie używa swojej sławy do robienia rzeczy dobrych, tak? A nie tylko do głupich fotek na Instagramie. W każdym razie, książka została wydana przez wydawnictwo Znak, dokładnie Znak Litera Nowa, to jest jedna z marek wydawnictwa. Warto tutaj wspomnieć, że miała ona swojego redaktora i był nim pan Michał Gostkiewicz. Jak wygląda układ tej książki? Marcin Dorociński zaprosił wiele osób i postanowił z nimi zrobić seria wywiadów, gdzie jeździł i spotykał się z ludźmi zajmującymi się bardzo różnymi tematami. Od leczenia ptaków, po zmiany klimatyczne, ochronę wilków, ludzi pracujących przy Puszczy Białowieskiej, a także osoby pracujące w schroniskach, więc repertuar jest bardzo zróżnicowany. Tutaj warto docenić bardzo Marcina Dorocińskiego, że zrozumie, że nie jest osobą wszystkowiedzącą i jakby podstawą tej książki jest to, że zaprasza ekspertów, rozmawia z ekspertami. To jest bardzo istotne. To dodaje bardzo wartości tej książce. Co możecie się z niej dowiedzieć? Na przykład możecie się dowiedzieć, że jeżykom to w sumie nie powinno się podawać mleka. Że minister Szyszko w swojej wieloletniej kadencji, w kilku wieloletnich kadencjach, bo on przecież był ministrem w latach 90., potem w 2005 i 2015, no udało mu się zrobić chociaż jedną dobrą rzecz. Dowiecie się z tej książki też, jak postępować z chorymi ptakami, gdy jakiegoś zobaczycie. Dowiecie się, jaki międzynarodowy certyfikat jest dobry, jeśli chodzi o kupowanie ryb i oznacza on, że pochodzą one z zrównoważonych połowów, tak? Dowiecie się, dlaczego żubr jest wspaniałym zwierzęciem, a według mnie w ogóle jest najwspanialszym zwierzęciem i uwielbiam żubry. Kiedyś chcę zobaczyć w końcu jakiegoś jednego na żywo, tylko takie z bezpiecznej odległości, bo to w końcu dzikie zwierzę. Dowiecie się też, jakie są ceny i w ogóle koszty w schroniskach, jakie w ogóle to są potężne pieniądze, jak takie jednostki potrzebują wsparcia, a także o ludziach, którzy poświęcają się tam bardzo często za darmo, tak? Albo nie pobierają pensji przez wiele miesięcy. Dowiecie się też, po co sadzić i dbać o lasy, tak? Na przykład i dlaczego powinniśmy tworzyć nowe parki narodowe i mamy na przykład jeden, który od 35 lat nie jest w stanie powstać. No i jeśli nie wiecie wiele w temacie zmian klimatycznych, to znajduje się takie dobre preludium do tematu, które jest akurat rozmową z profesorem Malinowskim, którego możecie znać z filmu Można panikować, czy genialnego bloga i książki, zresztą omawianej na tym kanale, Nauka o klimacie. Dla kogo jest ta książka? Bo to jest dość ważne pytanie. Ona jest dla osoby, która interesuje się ochroną środowiska, ochroną zwierząt, ale jest zupełnym laikiem w tym temacie, czyli nie ma zaplecza warsztatu dotyczącego badań przyrodniczych, dotyczącego całej tego, jak się odbywają chociażby wolontariaty w tym. I chcieliby... To jest książka dla ludzi, którzy chcieliby się czegoś dowiedzieć nowego, chcieliby wiedzieć, jak postępować w różnych sytuacjach, ale no, nie mieli po prostu okazji tego poznać, bo zajmują się w swoim życiu prywatnym zupełnie innymi rzeczami. Tak? Ja jestem taką osobą. Dla mnie ta książka była w wielu miejscach bardzo odkrywcza. Dowiedziałem się wielu niesamowitych rzeczy. Kilka tylko wspomniałem tutaj w ramach takiej zachęty was, dla was do tej książki. Tematy rozmów, tu jak już powtarzałem, są bardzo zdywersyfikowane, czyli przechodzimy z bardzo różnych miejsc, które bardzo często się nie łączą, tak jakby ochrona zwierząt czy ochrona środowiska jest jakimś spójnym elementem, tak? Ale to jest też plus moim zdaniem.
Mam nadzieję, że to wystarczy Wam do zastanowienia się, czy warto sięgnąć po tą książkę. Według mnie, mówię, jeśli nie macie takiego zaplecza w postaci jakiejś znajomości głębszej przyrody, nie mówię tutaj o maratonach filmów Davida Attenborough z lektorem, z tą panią znaną, Jezu, zapomniałem. Krystyna Czubówna. Ale tak, to jest książka, do której warto zajrzeć, jeśli zaczynacie dopiero swoją przygodę z tym tematem. Trzymajcie się cieplutko, to wszystko w dzisiejszym odcinku. Dziękuję Wam bardzo.